which is sacrament, I shall preserve. That which is sublime, I will protect. That which threatens, I will destroy. For my holy wrath will know no bounds. Honor is all. Chivalry is all. Rejoice, for we, the Knights of Bretonnia, will be your shield. Cześć, z tej strony Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Ale skoro dzisiaj Warhammer Fantasy i Bretonia, to raczej to wszystko dzięki elfom. Założenie królestwa. Po wywalczeniu królestwa uzgodniono, że między pozostałymi 12 księstwami zapanuje wieczny pokój. Gilesa nazwano Zjednoczycielem, a dzięki błogosławieństwu przedstawicielki Pani Jeziora, mistycznej zaklinaczki, Fej, został on pierwszym brytońskim monarchą. Pierwszy monarcha Brytonii przez wiele lat walczył z mrocznymi siłami w całym królestwie, aż w końcu poległ w potężnej bitwie od tchórzliwej strzały z dalekiej broni. Umierając poprosił, by złożono go na małej tratwie nad pobliskim jeziorem, gdzie, jak głosi legenda, pani zabrała jego ciało z powrotem do swojej posiadłości, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego. Po tragicznej śmierci Gilesa z rąk orkowej zasadzki, Królestwo Bretonii stanęło przed dylematem. W całej Brytonii panowało wiele zawodzeń, lamenty i zgrzytanie zębów, gdyż cała Brytonia opłakiwała odejście swojego pierwszego króla. Jedyny uznany syn Gilesa, Ludwik, został koronowany na kolejnego księcia, Baston. Długo jednak dyskutowano, czy powinien on zostać ogłoszony królem Brytonii, na co i pozwalała i co było zgodne ze starą tradycją plemienną. Wiele opowiadało się za tym, by książę Landuin objął to stanowisko, podczas gdy inni uważali, że jego rywal, książę Tielów, lub mądry książę Marek, będzie bardziej odpowiedni na następcę tronu. W końcu jednak większość książąt zgodziło się, że Ludwik powinien objąć to stanowisko, ale pojawił się kolejny poważny problem. Ludwik nie pił ze świętego Graala, tak jak jego ojciec i wszyscy inni książęta za czasów założenia królestwa. Zdecydowano, że żaden rycerz, bez względu na pochodzenie, nie może zostać panem całej Brytonii, jeżeli nie otrzyma błogosławieństwa zaklinaczki Fej i pani Jeziora. Ludwik opuścił dwór i natychmiast wyruszył na poszukiwanie pani, aby udowodnić swoją wartość przed jej wzrokiem i zdobyć tytuł króla, co przyniosło mu miano pędzącego. To wydarzenie doprowadziło w końcu do powstania tradycji rycerza poszukiwacza. Przez lata Louis przemierzał Bretonię wzdłuż i wszerz, naprawiając wiele krzywd i dokonując wielkich czynów w służbie bogini. Pod jego nieobecność książę Trielów pełnił funkcję zarządcy całej Brytonii, ku wielkiemu niezadowoleniu księcia Landuina. Po latach Ludwik powrócił do zamku na potężnym rumaku czystej krwi. Jego złote włosy lśniły, a oczy lśniły boską, szlachetną obecnością. Nikt nie miał wątpliwości, że pobłogosławiła go pani, więc jego poddani padli przed nim na kolana i przyrzekli wierność nowemu królowi. Tak oto Ludwik został koronowany na króla całej Brytonii. Otrzymał złotą koronę, dar samej zaklinaczki Fej. Cała Brytonia cieszyła się z nowego monarchy i była gotowa spełnić każde jego żądanie. Pierwszą czynnością króla było sformalizowanie kodeksu honorowego i rycerskiego, według którego żył jego ojciec i towarzysze. Te oryginalne śluby rycerskie nadały istnienie i wygląd obecnej Brytonii i do dzisiaj istnieją w salach Beston. W całej Brytonii rycerze ochoczo przyjęli te śluby, a wielu szlachetnych wojowników porzuciło wszelkie prawo do ziemi i tytułów, zamków i bogactw, by wstąpić na drogę rycerza poszukiwacza. Przez Bretonię przekoczyła się fala wiary, a pani Jeziora naprawdę stała się głównym bóstwem klas szlacheckich. Louis zdawał sobie sprawę, że dopóki Atel Loren stoi, prawie niemożliwe jest, aby wrogowie najechali Bretonię z tego kierunku. Co więcej, elfy broniły się same i w przeciwieństwie do baronów nie oczekiwały w zamian żadnych łask od króla. Postanowił więc zawrzeć sojusz z leśnymi elfami, wysyłając jednego ze swoich najbardziej szanowanych rycerzy, Gastona, by stawił czoła niebezpieczeństwu lasu. Dzielny rycerz dotarł do Oriona i Ariel i złożył im propozycję pokoju. Król nie zezwolił baronom na przekraczanie starożytnych granic
Królestwa Leśnych Elfów, jeśli w zamian leśne elfy sprzymierzą się z Brytyjczykami przeciwko ich wspólnych wrogom. Król i królowa lasu przyjęli ofertę przyjaźni Ludwika, a posłaniec wkrótce powrócił z różnymi dziwacznymi i magicznymi darami. Książęta nadal wypierali wszelkie zło ze swoich granic, pomagając sąsiadom w walce o to samo, dzięki czemu Brytonia rozkwitła w bogactwa i potęgę. Wielkie miasta portowe rosły i rozrastały się, prosperując dzięki odnowionemu handlowi. W miejscach o świętym znaczeniu budowano kaplicę Graala, a zaklinaczka Fey prowadziła książąt Brytonii w ich kultach pani. Przez całe następne kilkaset lat Brytonia rosła w siłę i zwiększała swoje wpływy kulturowe. Był to złoty wiek rycerstwa, a kiedy ich ziemie zostały zagrożone, pokonali wszystkich wrogów, którzy odważyli stawić się im czoło. Krucjaty przeciwko Arabii. W roku 470, czyli 1448 imperialnego kalendarza, rozdarte wojną, południowe księstwa Estalii zostało najechane przez sułtana Dżafara i wojska Arabii. Wysłannicy dyplomatyczni błagali Brytonię o pomoc, a król wysłał do całej Brytonii wezwanie do wojny. Wezwanie do wojny zostało usłyszane we wszystkich księstwach, a niezliczeni rycerze przyrzekli oddać lance za świętą sprawę swego króla. W swej szlachetnej mądrości król Ludwik zezwolił wojownikom imperium na przejście przez Brytonię w drodze do Estalii, gdyż oni również zobowiązali się pomóc. Ta kampania wojskowa została nazwana Wielką Krucjatą, w hołdzie dla zapału tych rycerzy i wojowników. Z czasem armie Dżafara zostały wyparte przez bardziej mobilne i silnie opancerzone siły rycerzy krzyżowych, co zmusiło go do rezygnacji z panowania nad większością Estalii. Wycofując się z powrotem, pozostawiał symboliczne oddziały wokół ważnego miasta Magritta. Wojska Dżafara były ścigane przez Brytończyków, którzy nieustannie ich ścigali. Armia krzyżowców dopadła w końcu na piaszczystych plażach Arabii i zaatakowała główne miasto i port handlowy Kopr. Gdy krzyżowcy płynęli z pomocą estalskich portów i italiańskich okrętów wojennych, Dżafar i jego ludzie przygotowali się na nadchodzącą inwazję, fortyfikując większość głównych portów morskich. Gdy w końcu dotarli do handlującego przeprawami miasta Kopr, było ono silnie ufortyfikowane, a obrońcy dobrze przygotowani do nadchodzącej bitwy. Nie byli jednak przygotowani na gniew północnych królestw, które sprowadził na nich Dżafar. Gdy obrońcy zaczęli słabnąć w obliczu naporu rycerzy i wież oblężniczych, nastąpił wyłom i wkrótce wielkie iglice miasta zostały zrównane z ziemią, a większość mieszkańców poszła pod miecz. Nawet surowe, pustynne warunki nie były w stanie zaniepokoić rycerzy, a ich zapał zaczął zbierać żniwo wśród wojowników Dżafara, gdyż wiele pustynnych plemion pod kontrolą Dżafara zaczęło odczuwać zmęczenie wojną na wyniszczenie. Mimo że Dżafar wydysponował znacznie większą armią niż krzyżowcy, jego wojska zaczęły się rozpadać, gdyż wiele plemion zmęczone było niekompetencją despoty. Po miesiącach pełnych frustracji i pomniejszych potyczek Brytończycy stanęli do walki z Dżafarem w bitwie pod El Haik. Duchy żywiołów z głębokich pustyń zostały wezwane do walki u boku armii Dżafara, a dzięki przewadze liczebnej otaczali krzyżowców ze wszystkich stron. Kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, a armia jest już u prawie okresu siły, zastępy zarówno cesarskich, jak i brytońskich rycerzy wściekle zaatakowały ciasno stłoczoną armię, tnąc lęką opancerzonych żołnierzy, aż końców wojska zostały rozproszone przez nagłą śmierć Dżafara od brytońskiej lancy. Nielubiący suchych, surowych ziem, które okazały się zbyt rozległe i nieprzyjazne, by można było je całkowicie podbić, Brytończycy odpłynęli z powrotem do domu statkami towarowymi, obładowanymi egzotycznymi towarami i skarbami, podczas gdy rycerze imperium pozostali na miejscu, by polować na resztki armii Dżafara przez kolejne stulecia, co w końcu doprowadziło do powstania kolejnych zakonów rycerskich. W międzyczasie druga armia krzyżowa, dowodzona przez barona Tybelta, opuściła Brytonię i przemierzała długą drogę lądową w kierunku Arabii. Słysząc o wielkim zwycięstwie, jego siły nie ruszyły dalej do spustoszonego królestwa, czując smutek z powodu utraty tak wspaniałej kampanii. Mimo to wojska ruszyły na ziemię, które nie zostały jeszcze podbite przez żadną cywilizowaną rasę. Szukając chwały i zaszczytów, wypatrowali armii zielonoskórych, które nękały tę ziemię i odnieśli wiele wspaniałych zwycięstw. Wytrwałe krasnoludy, które mieszkały w górach wokół tych ziem, cieszyły się, bo Brytończycy
zdali poważny cios ich odwiecznemu wrogowi. Te zwycięstwa ostatecznie doprowadziły do powstania silnej więzi między Brytonią a krasnoludami. Krainy te stały się później znane, w większości jako księstwa graniczne. Niektórzy rycerze pozostali, budując w następnych dziesięcioleciach wielkie zamki w nadziei na stworzenie własnych królestw na rubieżach tej nowej krainy. Mimo tych wielkich krucjat, poza Brytonią, same księstwa nie pozostawały bezbronne, gdyż w granicach ich królestwa wciąż istniały okresowe zagrożenia, które należało zabezpieczyć. Okej, to był Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Jeżeli chcecie wrzucić na kawę, to w opisie filmu macie link, a informacje pochodzą z Warhammera, polskiej Warhammera Wiki.